Cześć! Z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Andrzej Bernard. Andrzej opowie nam o rozwijaniu nawyków i wykorzystaniu ich do efektywnej nauki. Andrzeju dziękuję, że przyłeś zaproszenie na moją rozmowę. A ja dziękuję, że mnie wypatrzyłeś w odmentach internetu i za zaproszenie do podcastu. Wcale nie było tak trudno. Dość dobrze widoczny <grym> jesteś w tych odmentach internetu. Ale może ktoś nie zna Cię, to może mógłbyś się przedstawić i powiedzieć coś więcej o sobie. Czym się zajmujesz przede wszystkim? Nazywam się Andrzej Bernardyn, tak jak taki duży pies z Beczółką. Od 16 lat pomagam ludziom zdobywać praktyczne umiejętności. Robię to głównie w roli trenera biznesu, prowadząc szkolenia i webinaria, ale także jako autor książki, gry edukacyjnej do rozwijania nawyków i dwóch podcastów, polskiego od laika do stoika oraz angielskiego The Helpful Habits. Prywatnie jestem tatą czwórki dzieci, mężem jednej żony, praktykującym stoikiem i nałogowym graczem na odwyku. A w swojej pracy stawiam na budowanie. Zamiast rewolucyjnych zmian, nagłych objawień i heroicznych wysiłków, stawiam na regularną, solidną pracę, bo to ona daje dużo większe i trwalsze rezultaty. No i stąd moje zainteresowanie nawykami. Muszę przyznać, że czwórka dzieci robi wrażenie. W szczególności, że wiem, że dużo rzeczy robisz, więc w ogóle szacun. Dzięki. Skoro mamy mówić o nawykach, to może w ogóle powiedziałbyś nam, czym jest nawyk? Mhm. Nawyk to automatyczne zachowanie. Coś, co robimy bez potrzeby podejmowania decyzji, czy przekonywania się, że warto. Gdy pojawia się odpowiedni wyzwalacz, zachowujemy się w z góry ustalony, wyuczony sposób. Na przykład po tym, jak rano wejdę do łazienki, od razu zacznę myć zęby. I wyzwalaczem jest tutaj miejsce i pora dnia, albo widok szczoteczki, a zachowaniem jest mycie zębów. Określonej akcji towarzyszy reakcja, i to jest właśnie nawyk. Skoro wiemy, czym już jest nawyk, to trzeba powiedzieć też, czym nie jest nawyk. Oj, zdecydowanie warto, bo tutaj wokół nawyków narosło wiele różnych mitów, które staram się właśnie odkłamywać, i wbrew temu, co moglibyśmy intuicyjnie sądzić lub przeczytać, nawet na różnych blogach. Nie wystarczy, że coś robimy często, by stało się to naszym nawykiem. Moim ulubionym przykładem jest tutaj mycie naczyń. To jest czynność, którą wielu z nas robi codziennie, a może nawet kilka razy dziennie. Jeśli nie zmywasz naczyń ręcznie, bo jesteś szczęśliwym posiadaczem zmywarki, możesz tutaj podstawić załadowywanie i rozładowywanie tego urządzenia. Dla większości z nas mycie brudnych talerzy nie jest czymś, co robimy automatycznie, wręcz przeciwnie. Jest to przykry obowiązek, który chętnie byśmy oddali współlokatorom. Gdy po imprezie czeka na nas w zlewie góra brudnych talerzy i sztuczców, z łatwością znajdziemy sobie inne zajęcie. Ilość rzeczy do pozmywania, lepkość czy zapach skutecznie nas zniechęca i odstrasza. I jeśli my potrzebujemy się do czegoś zmusić, przekonać, no, że jednak warto, że trzeba... To ta czynność nie jest nawykiem. Nawyk wykonujemy bez zastanowienia i bez problemu. To może też tak dopyta, bo rozumiem, że jeżeli jesteśmy zniechęceni do robienia do czyszczenia tych talerzy, no to wtedy to nie jest nawyk, ale jeżeli się okazuje, że my to robimy. Zawsze po zjedzeniu, to już wtedy możemy nazwać, że to jest nawyk, bo mamy ten wyzwalacz skończenia posiłku i idziemy od razu umyć ten talerz, to już wtedy jest to nawyk? Jak najbardziej, to to nie jest tak, że mycie naczyń nigdy nie może być nawykiem. Wystarczy, że tak jak powiedziałeś, mamy jakiś stały wyzwalacz. W wielu przypadkach, w wielu rodzinach tak to właśnie wygląda. Po tym jak skończymy jeść posiłek, zanosimy talerze do kuchni i tam dyżurna osoba zmywa te naczynia. Więc oczywiście my możemy stworzyć ze zmywania nawyk. Ja to podaję jako przykład, że jednak rzadko kiedy tak jest, że jest jakiś jeden konkretny wyzwalacz, po którym my się za to zmywanie bierzemy. Raz to zrobimy rano, raz wieczorem, raz jak już nie ma wolnego sztućca, widelca, żeby go wziąć, więc teraz pozmywam i przez to, że jest tyle różnych e, tych początków, kiedy my zaczynamy zmywać naczynia, to nie jest to nawykiem, bo nie ma jednego stałego wyzwalacza. Natomiast my możemy świadomie zaprojektować nawyk i wtedy wejdzie nam to w krew i wtedy Przestanie to być przykrym obowiązkiem, będzie czymś, co robimy automatycznie, czyli właśnie nawykiem. Okej, okay, super, już tak zahaczyłeś właśnie o kolejny temat, bo tak mówimy o tych nawykach, ale w zasadzie po co nam są nawyki? Jakie korzyści niosą ze sobą wyrobienie nawyków? Tych korzyści mamy tutaj bardzo dużo. To zacznijmy od tego, jaka jest waga nawyków, tak? No bo czasem ktoś mógłby powiedzieć, że a, nawyk to jest czynność jak każda inna, po co tutaj tyle wysiłku wkładać w to, żeby je rozwijać. Gdy coś już stanie się twoim nawykiem, to prawdopodobnie zagości w twoim życiu na bardzo długo, to będzie twoje domyślne zachowanie. W ten sposób będziesz się zachować najczęściej. No, i ma to bardzo poważne konsekwencje pozytywne bądź negatywne. Wyobraź sobie, że jesteś na weselu, masz dostęp do niemal nieograniczonego jedzenia i alkoholu, więc korzystasz z życia bez skrępowania, nakładasz sobie pyszne potrawy, nalewasz do kieliszka ulubiony rodzaj alkoholu. Jeśli uczestniczysz w weselu kilka razy do roku lub rzadziej, no to to, że od czasu do czasu poszalejesz, nie przełożysz w jakiś znaczący sposób na stan Twojego zdrowia czy na Twoją wagę. Ale gdybyśmy to robili codziennie, jedlibyśmy i pilibyśmy jak na weselu każdego dnia, no to prawdopodobnie bardzo szybko mogłoby się to skończyć tragicznie pobytem w szpitalu. tak? Tego nawyki nie są jak każda inna czynność, bo ich siła tkwi w powtarzalności. One są z nami długo, często codziennie je robimy, więc warto się nad nimi zastanowić poważnie, jakie nawyki chcielibyśmy mieć w swoim życiu. Dodatkowo, nawyki działają niezależnie od motywacji, bez względu na to, czy nasza aktualna motywacja jest wysoka, średnia czy niska. Jeśli dane zachowanie zostało zautomatyzowane, czyli jest nawykiem, to i tak je zrobimy. I to jest naprawdę bardzo znaczące. Bo motywacja w wielu sytuacjach działa jak fala. Raz jesteśmy na górce i bardzo nam się wszystko chce, a potem jesteśmy w dołku i, i nic nam się nie chce. I jeśli bazujemy w zmianie naszych zachowań wyłącznie na motywacji, no to bardzo łatwo przy pierwszym dołku, po dwóch tygodniach, czterech tygodniach stwierdzić, a jednak to kodowanie, jednak to bieganie, to to jest bez sensu, nie chce mi się tego robić. Kiedy my działamy niezależnie od motywacji dzięki nawykom, no to takiego ryzyka w ogóle nie ma. Inna korzyść z nawyków, to to, że nie potrzebujemy o nich pamiętać. Często chcemy coś zrobić, ale najzwyczajniej o tym zapominamy. Tak? A w każdy nawyk jest wbudowany wyzwalacz zachowania, który w odpowiednim momencie nam przypomina, że coś należy zrobić. Więc dzięki temu nie musimy pamiętać dzieje się niejako samo. Nawyki są też łatwe do wykonywania, jeśli się je dobrze zaprojektuje. Nawykowe zachowania to często są proste rzeczy, które zajmują kilka sekund, kilka minut. No, i dzięki temu nawet bardzo zajęci ludzie, ojcowie czy matki, czwórki dzieci są w stanie te nawyki rozwijać. I jeszcze jedna rzecz to to, że nawyki nie zużywają takiego bardzo cennego, a jednocześnie ograniczonego zasobu silnej woli. My każdego dnia budzimy się z pewną ilością silnej woli, robiąc rzeczy trudne, nieprzyjemne, czy podejmując jakieś decyzje, stopniowo mamy tej samokontroli coraz mniej. A nawyki właśnie działają niezależnie i nie czerpią w ogóle z tego zbiornika, więc dzięki temu mamy więcej samokontroli na odparcie różnych pokus, które w naszym życiu na pewno są. Tak, i mógłbym tak jeszcze wymieniać bardzo, bardzo długo, jakie korzyści mamy z nawyków, ale mam nadzieję, że, że te już nam wystarczą, że przynajmniej część słuchaczy przekonałem do tego, że warto zainwestować w nawyki. Brzmi to bardzo dobrze, w szczególności to, że jak nie mamy motywacji, w sensie nie chce się nam, to i tak będziemy to robić, a to jest bardzo istotne dla nas, więc naprawdę fajna opcja. Więc tutaj od razu pytanie: jeżeli mówimy o tym programowaniu, o nauce programowania, to po czym poznamy, że ta nauka jest już naszym nawykiem? Mm -hmm. No, tutaj super by było, gdybyśmy mieli jakąś aplikację w naszym smartfonie. Podkładamy czujnik do palca i mamy wynik, na przykład w 95%: już nasze zachowanie stało się nawykiem. Póki co, z tego co mi wiadomo, taka apka nie powstała, więc musimy skorzystać z takich mniej doskonałych narzędzi. I takim narzędziem może być zadanie sobie kilku pytań. Pierwsze pytanie, które rekomenduję, to co jest wyzwalaczem tego nawyku? Co uruchamia to zachowanie, sprawia, że robimy je właśnie w tym momencie? Bo jeśli takiego wyzwalacza nie ma, to nie może być mowy o nawyku, nawet jeśli coś robimy codziennie, tak jak w tym przykładzie z myciem naczyń. A to może przerwę ci tutaj i, i dopytam, właśnie co Twoim zdaniem mogłoby być takim wyzwalaczem, jeśli chodzi o naukę programowania? Czy konkretna godzina? Czy może coś innego? Nie wiem, tak, pierwsza myśl jaka ci przychodzi do głowy, to co by to mogło być? Mówi się często, że najlepszym wyzwalaczem jest jakiś inny nawyk, który już jest obecny w naszym życiu. Czyli w zależności od tego, jak często chcemy siadać do nauki kodowania, no to załóżmy, że chcemy to robić codziennie, tak? To szukamy w swoim życiu jakiegoś nawyku, który już mamy, który robimy codziennie i on staje się wyzwalaczem tego naszego nowego nawyku y, nauki kodowania. Czyli na przykład mycie zębów, tak? Większość z nas robi to codziennie, więc po tym, jak umyję rano zęby, y, usiądę sobie przez określony czas i pouczę się kodowania. Albo jakiś posiłek, tak? Po tym, jak zjem lunch, to wtedy zrobię sobie godzinną przerwę w swojej regularnej pracy i wtedy się pouczę. A coś na zasadzie takiego, że okej, okay, jak Odpalam Facebooka, to żeby móc sobie przejrzeć Facebooka, to muszę co najmniej 30 minut poprogramować. Czy taka, takie rozwiązanie, coś w stylu z, będę programować, mhm. a nagrodą będzie obejrzenie tego Facebooka, to jest to jakieś rozwiązanie, czy nie polecasz czegoś takiego? Znalezienie jakiejś atrakcyjnej dla nas nagrody, którą możemy sobie przyznać zaraz po wykonaniu nawyków, jest jak najbardziej dobrą strategią. Do tej pory mówiliśmy o dwóch częściach nawyku, czyli o wyzwalaczu, który jest na początku i później o zachowaniu, ale w pętli nawyków mamy jeszcze trzeci element, czyli właśnie nagrodę. To jest coś dla nas przyjemnego, coś co nam się dobrze kojarzy, co, co chcemy robić. Więc jeśli umówisz się ze sobą, że po tym jak wykonasz już nawyk w nagrodę, możesz sobie wejść na Facebooka, a bardzo ci na tym zależy, to może być to świetny motywator. I mówiliśmy o tym, że nawyki są niezależne od motywacji i jest to prawda w momencie, kiedy są już nawykami, kiedy to zachowanie jest automatyzowane w dużym stopniu. Natomiast na samym początku pracy nad nawykiem, kiedy to zachowanie dopiero stopniowo się automatyzuje, tutaj możemy sobie taki pasek postępu wyobrazić, tak, to to w podobny sposób działa, tak, to nie jest zero-jedynkowe, coś nie jest nawykiem, nie jest, nie jest i nagle nim jest, tylko to zachodzi stopniowo. I na tym pierwszym etapie, na tych pierwszych pięćdziesięciu Procentach paska postępu, bardzo ważne jest, żeby mieć jakąś nagrodę, która nam się dobrze kojarzy, bo wtedy na myśl o tym, że siadam do nauki kodowania, od razu czuję pewne takie podekscytowanie tym, że czeka mnie ta fajna nagroda, jak już to skończę robić. Tak więc to jest jak najbardziej dobry trik. Czyli Facebook tak, ale nie jako wyzwalacz, tylko jako nagroda. Okej, okay, dobra, to lećmy dalej, przerwałem ci ten pierwszy element. Czyli wyzwalacz, Co tak, mamy tak dalej. Drugie pytanie, na które sobie warto odpowiedzieć, to na ile potrzebuje się przekonać, zmusić do tego, by usiąść do nauki, a na ile dzieje się to samo, bez takich wewnętrznych batalii, bez opóźnień? I warto ocenić to w skali od 1 do 10 i porównywać, jak to się z czasem zmienia. Dobrze by to wyglądało tak, że zaczynamy od jakiejś tam powiedzmy piątki, no i stopniowo idziemy do, do dziesiątki, tak? Im, Im wyższą ocenę sobie przyznamy, to wskazuje to na to, że to zachowanie się coraz lepiej automatyzuje, tak? Bo, właśnie, tak jak wspominałem, proces rozwijania nawyków trwa nie jest zero-jedynkowy. Więc stopniowo powinno być tutaj coraz lepiej. I trzecie pytanie, takie sprawdzające, czy coś jest nawykiem, czy nie jest nawykiem, to na ile często daną rzecz robię zgodnie z planem, a ile razy zdarza mi się o niej zapomnieć. Tak znów polecam skalę od 1 do 10, gdzie 1 to ciągle o tym zapominam, a 10 robię to z żelazną regularnością. I gdy dane zachowanie stanie się takim pełnokrwistym nawykiem, no to przyznałem mu dwie dziesiątki, czyli robię to od razu, bez przekonywania się oraz robię to zawsze. Mm -hmm. No dobrze. To teraz y, chyba często pojawiające się pytanie i być może błędnie o tym myślimy, ale jak wyrobić sobie nowy nawyk i Ile to czasu trwa? To jest chyba takie najważniejsze pytanie. Ile to trwa? Bo nam zależy jak zwykle na szybkiej realizacji. A pewnie to tak dobrze nie wygląda. I załóżmy sobie, że chcemy, by naszym nawykiem właśnie stała się godzina nauki programowania dziennie. Dobra, to, to zacznijmy od czasu, który jest potrzebny do rozwinięcia nawyku. Bo tutaj również pokutuje wiele mitów. Dwie liczby, które najczęściej krążą po internetach, to 21 dni albo 30 dni. I obie są nieprawdziwe. Błędne jest w ogóle samo założenie, że nieważne jaki nawyk rozwijamy, nieważne kto go rozwija, to po z góry ustalonej liczbie dni coś się stanie nawykiem. W badaniu naukowym sprawdzającym właśnie ten temat, Filipa Lejli w badaniu How are Habits Formed Modeling Habit Formation in the Real World z 2009 roku, niektórym osobom wystarczyło 18 powtórzeń 18 dni. W przypadku nawyku picia dodatkowej szklanki wody, a inni potrzebowali 24, 254 powtórzeń, by rozwinąć nawyk robienia brzuszków. Tak więc jak słyszycie, różnice są ogromne, od nieco ponad dwóch tygodni do trzech czwartych roku. To może ja tutaj bym Ci wszedł słowo i tylko jedną rzecz dopowiedział. Może nie jest to, jak gdyby ten czas jest różny faktycznie, ale też bym powiedział w drugą stronę, że dobrze jest w ogóle zacząć, niż nie zaczynać i może ta informacja o tym, że za 21 dni czy 30 już będzie ten nawyk, to jest wiesz, taki pierwsza rzecz, która nabawia tych ludzi, żeby w ogóle zaczęli to robić. Bo jak nie będzie tej takiej szybkiej informacji, że może to stać się nawykiem, to w ogóle nie podejdą do tego tematu. Mm -hmm. no, ja osobiście myślę, że takie podejście ma, ma krótkie nogi. Jeśli my bazujemy na pewnym kłamstwie, na czymś, co nie jest zgodne z rzeczywistością, sami się trochę oszukujemy, no to jasne, to to ułatwi nam może start. Ale później czeka nas gorzkie rozczarowanie, bo jeśli po tych 30 dniach coś absolutnie nie będzie naszym nawykiem, widzimy, że naprawdę dużo do tego brakuje, to możemy stracić wiarę w to, że my kiedykolwiek ten nawyk rozwiniemy. A jeśli się nastawiamy na dłuższą pracę, że to może trwać 3 miesiące, że to może trwać pół roku, to zgadzam się z tym, że niektórzy w ogóle nie wystartują. Ale ci, którzy wystartują, mają dużą większą szansę na to, żeby dotrwali do momentu, kiedy jest to automatyczne nawykowe zachowanie. Tak więc ja zdecydowanie tutaj bym obstawiał za tym, żeby postrzegać rzeczywistość taką, jaką ona jest, zamiast wierzyć w kłamstwo, które może nam trochę pomoże na początku, ale później myślę, że jeszcze bardziej zaszkodzi. No dobrze to. Że jak to będzie w przypadku nauki kodowania? Mieliśmy brzuszki, mieliśmy picie wody, a co z kodowaniem? <gry> no to wszystko moim zdaniem zależy od tego, na ile przyjemne bądź nieprzyjemne jest dla nas to doświadczenie. Tak sam proces nauki. Wyobraźmy sobie, że jest lato, wracasz z pracy w biurze, gdzie nie było klimy. Od ciebie spływa strumieniami, wchodzisz do domu wykończony i odwodniony, otwierasz lodówkę, a tam czeka Twój ulubiony, schłodzony napój. Tak? Dla jednej osoby to niech będzie kraftowe piwo, dla kogoś iced tea czy Coca-Cola. Pytanie, ile takich upalnych dni będziemy potrzebować, by to zachowanie stało się naszym nawykiem? By po powrocie z pracy zajrzeć do lodówki i wychłeptać duszkiem zawartość butelki? Pięć dni? Myślę, że raczej nie więcej. Dlaczego tak krótko? Bo to zachowanie jest dla nas na tyle przyjemne, że wręcz nie możemy się doczekać, żeby je zrobić następnym razem, i przez to bardzo szybko ono się automatyzuje, bo nasz mózg odczuwa bardzo realną nagrodę po wystąpieniu tego zachowania, więc ma tą wyjściową motywację, żeby jeszcze więcej, częściej, jak najchętniej to, że to wykonywać. I teraz. Przyjmijmy sobie taki odwrotny scenariusz, tak? czyli chcesz zacząć się rozciągać. Twoje mięśnie, ścięgna są tak tragicznie pospinane, że każda sesja rozciągania to jest dla ciebie katorga. Boli tak mocno, że odliczasz sekundy do końca każdego ćwiczenia. No i znów zadajmy sobie pytanie, ile czasu będziesz potrzebować tym razem, że po tym jak na przykład umyjesz rano zęby, od razu się porozciągasz. Też 5 dni? No nie, no dokładnie odwrotnie, tak? Tutaj nawet 500 dni to się może okazać za mało. Dlaczego? No bo ostatnia rzecz, na którą mamy ochotę, to, to zadawać sobie ból, tak? Raczej mamy dokładnie odwrotny mechanizm wbudowany przez ewolucję, że unikamy tego, co boli, szukamy tego, co przyjemne, tak? Więc jeśli to jest tak skrajnie bolesne dla nas, to będziemy. Yy, Walczyć z tym, żeby jak najrzadziej taką rzecz robić. Więc im lepiej ci się kojarzy programowanie, im więcej radości, przyjemności sprawia ci sam proces nauki, tym łatwiej i szybciej uda ci się taką czynność zautomatyzować. Może już dwa miesiące. Wystarczą, żeby stało się to nawykiem. Jeśli jednak traktujesz naukę kodowania jako przykry obowiązek, dzięki któremu za jakiś czas będę zarabiał dobre pieniądze, ale no niespecjalnie cię to kręci samo w sobie, no to tutaj niestety musimy się przygotować na dłuższy proces. Jakby tak podsumowując to, to, co powiedziałeś i jak ja to zrozumiałem, to też warto zwrócić uwagę na sam proces nauki, czyli te zadania nie powinny być za trudne, żeby się nie zniechęcać, ale też powinny powodować Tą euforia, czyli o super, dzisiaj też już coś zrobiłem, zadziałało, ekstra. Jutro zrobię coś innego, coś troszkę trudniejszego, żebym się więcej nauczył, ale też żebym poczuł zadowolenie, bo jak od razu się rzucimy na głęboką wodę, to się zniechęcimy, bo nam się to nie będzie dobrze kojarzyć, tak? Czyli jak gdyby ten proces też powinien być taki spokojny, krok po kroku, dać sobie więcej czasu, jeżeli trzeba, żeby po prostu była ta euforia, o której wspominałeś, tak? No bo w przeciwnym razie. Całkowicie może nas to zniechęcić i, i nam to nie wyjść. Czyli nawet nie chodzi o te nasze same możliwości, ale jakby ten stopniowy krok, jeden krok do przodu, a nie pięć, spowoduje, że może dużo szybciej dojdziemy do tego nawyku, który pozwoli nam cieszyć się cały czas tą nauką programowania. Tak? Jak najbardziej. To jest jedna z najbardziej skutecznych metod zdobywania umiejętności. Gdzie wraz ze wzrostem tego, co potrafimy, rośnie też trudność wyzwań, które przed nami są. Więc, jeśli ktoś z Was grał w takie gry jak World of Warcraft, no to doskonale wie, że zaczynamy z postacią na pierwszym levelu, no i nie idziemy upolować smoka, bo nasz bohater się kompletnie do tego nie nadaje. Idziemy zaciukać kilka koboldów, które grasują po okolicy, tak? Czyli bardzo prosty potwór do pokonania. Ale im więcej mamy umiejętności, im więcej doświadczenia, im lepszy ekwipunek mamy, no to wtedy wyprawa kolejny raz na koboldy w ogóle nie będzie dla nas interesująca, będzie nudna. Potrzebujemy trudniejszego wyzwania, tak? I w realnym świecie jest bardzo podobnie. Czyli, zaczynamy od jak najprostszych rzeczy, żeby odnieść te pierwsze sukcesy, zobaczyć, że w ogóle jesteśmy w stanie to robić, i potem, wraz ze wzrostem naszej wiedzy, umiejętności, szukamy bardziej ambitnych zadań, bo wtedy czujemy. Postęp, wtedy czujemy, że, że dajemy z siebie dużo, ale też, że to wszystko nam bardzo dobrze wychodzi. Tak więc ani nie warto się porywać z motyką na słońce i robić bardzo trudnych rzeczy na początku, ale też nie warto trzymać się tylko takich zupełnie prostych zadanek, bo to też nas za jakiś czas może zniechęcić. Mhm. I chyba trzeba też dodać właśnie tę nagrodę, która powinna być szybka od razu po wykonaniu tej czynności, tej nauki. Po tej nauce, żeby organizm przyzwyczaił się, że jest to związane z czymś przyjemnym, tak? Tak, i idealna w ogóle sytuacja by wyglądała w ten sposób, że trochę sobie mentalnie pracujemy nad swoim podejściem i szukamy, co jest fajnego w samej nauce. Czyli to, że udaje mi się rozwiązać jakieś zadanie, które jeszcze jakiś czas temu było dla mnie bardzo trudne, to, że jakiś taki problem logiczny udało mi się rozgryźć i czuję się dumny z tego powodu. Czyli jeśli ta nagroda nie jest tym, że zjem sobie kostkę czekolady zaraz po skończonej sesji, tylko nagroda jest związana z samą nauką, to jest w ogóle idealna sytuacja. I nawet jeśli tak wyjściowo nie jest, nauka programowania nie kojarzyć jakoś szczególnie ekscytująco, to nie musi tak zostać. Tak właśnie dzięki wykonaniu różnych takich ćwiczeń jesteśmy w stanie znaleźć w tym coś fajnego i to na pewno nam przyspieszy rozwijanie nawyku z tego zachowania. Więc zdecydowanie nie powinniśmy w drugą stronę robić. W sensie, że przerobić sobie materiał i na przykład myśleć, że a pewnie ktoś inny to zrobił szybciej. I zamiast budować sobie ten pozytywny element, no to jest ten negatywny, a pewnie za dużo czasu na to poświęciłem, ktoś inny by to zrobił szybciej. Dlatego o tym mówię, bo często przy, przy mojej współpracy z osobami, które uczą się programowania, widzę, że coś takiego jest, więc musimy też zawalczyć o to, żeby tak nie myśleć. Cieszyć się, ile my zrobiliśmy, a nie myśleć o tym, że pewnie ktoś inny był lepszy, bo no, to jest częsty problem, przynajmniej widzę. Zasadnego doświadczenia. Dokładnie, dużo lepiej jest patrzeć na swoje postępy, ile jestem w stanie zrobić teraz, a ile robiłem tydzień temu, co byłem w stanie zrobić miesiąc temu i cieszyć się z tych postępów, które osiągamy, zamiast patrzeć na innych, bo zawsze znajdziemy lepszych i gorszych od siebie, tak? Nic dobrego nie wynika z porównywania się z innymi. No dobrze, to załóżmy, że już mamy nasz nawyk, wyrobiliśmy sobie go, to co zrobić, by on pozostał naszym nawykiem. Jeśli wyjadę na dwutygodniowy urlop i nie będę się wtedy uczył, to czy ten nawyk zaniknie? Zniknie? Jak to jest? Pamiętajmy o tym, że nawyki to nie są tylko zachowania, tylko połączenie dwóch rzeczy wyzwalacz i zachowanie. I nawyk psuje się nie wtedy, kiedy nie wykonujesz zachowania, ale gdy ignorujesz wyzwalacz, który do tego zachowania prowadzi. Załóżmy, że masz taki nawyk, jaki funkcjonuje w mojej rodzinie, czyli po tym, jak skończymy jeść, od razu zanosimy talerze do kuchni. I teraz, czy to oznacza, że gdy pójdę z żoną do restauracji, powinienem błagać kelnera o to, by wpuścił mnie na zmywak, bo po tym, jak zjemy, to koniecznie chcę pozmywać, bo nawyk mi się popsuje. No na szczęście w ten sposób to nie działa. Nawyki są wrażliwe na konteksty. I ważnym elementem wyzwalacza przy nawyku, odnoszenia talerzy, jest miejsce, w którym to się dzieje. W moim przypadku jest to mój dom. Tak? I gdy miejsce się zmienia na restaurację, na jakiś domek letniskowy, w którym teraz jesteśmy, to przez to, że mamy do czynienia z innym kontekstem sytuacyjnym, ten nawyk nie obowiązuje, i przez to też nie psuje się, kiedy nie robię tego, co robiłem w domu na, na wakacjach. Załóżmy, że po tym jak zjesz obiad, od razu idziesz do swojego pokoju, siadasz przy swoim biurku, na swoim fotelu i uczysz się kodowania na swoim laptopie. Gdy jedziesz na urlop, też zapewne będziesz jeść obiad, ale nie siadasz w nim, w swoim pokoju, przy swoim biurku i tak dalej. Tak być może jesteś w jakimś pokoju, może nawet siadasz na jakimś fotelu, ale zupełnie innym niż, niż dotychczas. Kontekst jest zupełnie inny, dlatego też nie pojawia się ten wyzwalacz domowy. I do niczego złego nie dochodzi, ten nawyk się nie psuje. Gdyby jednak twój urlop polegał na tym, że nigdzie nie wyjeżdżasz, dalej spędzasz czas w swoim mieszkaniu, ale zamiast pracować, na przykład, grasz przez dwa tygodnie, no to wtedy, po tym jak zjesz obiad i nie będziesz się uczyć kodowania, to tak, to, to wtedy nawyk się zacznie psuć, dlatego że ignorujemy ten sam stały wyzwalacz. I jeśli to robimy, no to to zachowanie przestaje być tak dobrze zautomatyzowane jak wcześniej. To teraz jeszcze pytanie dodatkowe. Co, jeżeli pojechaliśmy na ten urlop, wracamy i się okazuje, że nie kodujemy? Czy to może oznaczać, że nie mieliśmy wcale nawyku? To czasem jest tak, że to nie jest tak, że w ogóle tego nawyku nie mamy, tylko jesteśmy na przykład na 20% w tym pasku postępu, tak? Czyli dużo pracy jeszcze przed nami. I skoro my nie wracamy sami, no to, to jest przykład tego, że to zachowanie nie jest w pełni zautomatyzowane, ale to nie znaczy, że jesteśmy na 0%, tak? Tylko że jeszcze sporo pracy przed nami. Jeszcze dużo nam brakuje do tego, żeby to zachowanie działo się samo. Więc nie ma co y, popadać w jakąś beznadzieję, że na nic cała ta praca, tylko jest to taki właśnie jasny sygnał. Aha, no to jeszcze trochę pracy przede mną, zanim to się stanie automatyczne. Mm -hmm. No to wspomniałeś o tych 20% tego paska. To w takim razie pytanie, jak mierzyć realizację nawyków? Czy polecasz coś jeszcze oprócz odhaczania po prostu w kalendarzu, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem? Mhm. To jeszcze raz tylko przypomnę te, te dwa pytania, o których już rozmawialiśmy, tak? Czyli po pierwsze, na ile potrzebuje się przekonać do tego, by usiąść do nauki, a na ile dzieje się to samo? Skala od 1 do 10 i drugie pytanie: na ile często daną rzecz robię zgodnie z planem, a ile razy zdarza mi się o tym zapomnieć? Tak? I dwie jedynki oznaczają coś absolutnie nie jest nawykiem, dwie dziesiątki oznaczają jest to super zautomatyzowane i prawdopodobnie już się dalej będzie działo samo. Nie musimy jakoś szczególnie tego pilnować, bo ten nawyk jest na tyle już. Zagoszczony w naszym życiu, zakorzeniony, że będzie to po prostu samo hulało. I zadając sobie te pytania, na przykład raz na tydzień i notując odpowiedzi, możesz znacznie lepiej zobaczyć swój progres bądź regres. Niż zaznaczając tylko dni w kalendarzu. Tak? Dni w kalendarzu aż tak dużo nie dają. Niektórzy chwalą sobie korzystanie z takich apek, jak na przykład Habit Bull, które przypominają nam o nawykowych zachowaniach, liczą streak, czyli ile dni z rzędu udało nam się wytrwać w danym nawyku. Moje doświadczenia są takie, że to naprawdę fajnie działa do pierwszego wyzerowania streaku. Tak? Czyli jeśli ktoś uczył się kodowania przez 57 dni. Po czym z jakiegoś powodu tego nie zrobił, jego streak spada teraz do zera. No to jest to na tyle demotywujące, że wiele osób, które znam, odpuszcza wtedy sobie całkowicie takie zachowanie. Czyli znów trochę wracamy do tego. Na początku pomogło, ale długofalowo zaszkodziło, tak? Trochę jak różne diety, gdzie na początku mamy świetny rezultat, a za dwa lata nie tylko wracamy do swojej wagi, ale mamy na przykład 5 kg więcej. Także w moim przypadku. Gratis dostaliśmy. Tak, tak. <laughs> w moim przypadku apki się nie sprawdziły, no i stąd ja szukałem innego rozwiązania. Nie znalazłem niczego na rynku, więc stworzyłem tak naprawdę swoje własne narzędzie. Najpierw dla siebie, a później też dla innych. I tym lepszym rozwiązaniem niż striki, moim zdaniem, jest to, że z jednej strony mamy mechanizm cofania się, który nas motywuje, żeby nie odpuszczać, nie, nie tracić postępów. Z drugiej, cofamy się o kilka pól, a nie do samego początku, nie, nie do zera. I zachęcam, by przetestować właśnie ten patent w krainie nawyków, edukacyjnej grze planszową, która znacznie zwiększa szanse powodzenia w rozwijaniu dobrych nawyków. Czyli dla mnie, taki mechanizm grywalizacji, planszy, grafiki, zaproszenia do tego innych osób, to jest to, co naprawdę potrafi dać dobre rezultaty. I rozumiem, że w nauce programowania też by to pomogło, tak? Jakby nawyk to nawyk. Tak, tak, tutaj nie ma większego znaczenia, czy tym nawykiem będzie bieganie, kodowanie czy przygotowywanie zdrowych posiłków. Reguły są bardzo podobne. No dobrze, to w takim razie chciałbym jeszcze się ciebie zapytać o nawyki dotyczące czasu, bo wiem też, że zazwyczaj problem z nauką programowania to jest problem z czasem. I może masz jakieś trzy nawyki, które mogłyby nam Pomóc w odzyskaniu czasu na naukę. Jasne, to, to zacząłbym od tego, że to jest tak, że nam się często wydaje, <noise> że problem jest z czasem, ale gdyby nam ktoś dodał ekstra 5 godzin w ciągu doby, to my te 5 godzin byśmy często zagospodarowali na zupełnie inne rzeczy niż nauka. Więc y, kwestia jest czasem tego, żeby. Zmienić swoje priorytety, stwierdzić, co jest dla nas bardziej ważne, mniej ważne, i wtedy ten czas się znajdzie. Tak, nawet jeśli mamy pracę, mamy rodzinę, mamy jeszcze jakieś inne obowiązki swoje, jeśli nam naprawdę zależy, czas na rozwijanie nawyków na pewno się znajdzie, ale są też pewne takie bardzo praktyczne wskazówki, które jestem w stanie udzielić, jak ten czas znaleźć. Zacząłbym od nawyku śledzenia tego, jak my wykorzystujemy swój czas. Sam korzystam w tym celu z apki Toggle, T-O-G-G-L, Toggle Track. Działa to zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Pozwala sprawdzać, czym się zajmujemy w ciągu dnia. Ile czasu w skali tygodnia zabierają nam poszczególne aktywności? I wtedy, widząc na przykład 20 godzin tygodniowo idzie na oglądanie seriali, no to stosunkowo łatwo będzie podjąć decyzję, jak odzyskać czas na naukę. To tak? nie chodzi o to, żeby całkiem z tych seriali zrezygnować, ale może kilka godzin z rozrywki przenieść na edukację, na swój własny rozwój. Ja może też tutaj dodam od siebie, że to może być bardzo zaskakujące. Akurat ja na telefonie mam szachy, grę po prostu szachy, czasami sobie lubię zagrać. I taka partia może trwać powiedzmy 5 minut. I okazuje się, że w tej aplikacji spędziłem już ileś tam dni na grze, co pokazuje, jak, jak gdyby w takich małych odcinkach czasu jesteśmy w stanie dużo tego czasu nie wiem, czy mogę powiedzieć, stracić, ale jak gdyby to są, jak to są już liczone dni, no to ile razy już musiałem w to zagrać? To pewnie, nie mówiąc tu o Facebooku, o YouTubie i innych tego typu aplikacjach, ile tam poświęcamy tego czasu, więc na pewno można mnóstwo czasu odzyskać. Dokładnie i to jest to, o czym mówiłem na wstępie, że nam się wydaje, że nie mamy czasu, ale gdyby Sprawdzić to toglem czy inną aplikacją ile czasu byliśmy na Facebooku, ile czasu byliśmy w grze, ile czasu byliśmy na newsach, to nagle się okazuje, że to są rzeczy z których da się zrezygnować, nie zależy od tego nasz dochód, nasze zdrowie. I wystarczy nawet nie w 100%, ale jakiś procent tej rozrywki zamienić właśnie na, na działalność edukacyjną, jak najbardziej. Inny nawyk, który rekomenduję to nauczenie się pracy w wysokiej koncentracji. Zanim siądziemy do pracy, powinniśmy przejść przez taki rytuał wprowadzający. Po angielsku nazywa się to pre-performance routine. Podczas którego odcinamy się od rozpraszaczy, przygotowujemy się do takiego intensywnego wysiłku, następnie w danym bloku czasu zajmujemy się właśnie tylko jednym zadaniem. Dopóki nie zostanie ono wykonane. I pracując w taki sposób, wykorzystując na przykład technikę Pomodoro, w 25 minut w pełni skoncentrowanej pracy, możemy zrobić więcej niż w godzinę pracy rozproszonej, gdzie w międzyczasie zajrzę sobie na maila, sprawdzę na telefonie jakieś wiadomości, Facebooka itd. Jeśli nauczymy się pracować efektywniej, będziemy potrzebowali mniej czasu na wykonanie swoich zadań, no to siłą rzeczy zostanie nam go więcej na naukę, a także na oddawanie się różnym przyjemnościom i to w dodatku bez poczucia winy. Tak? To, to dorzucę od siebie: sam tego wielokrotnie doświadczyłem, że kiedy jestem przedsiębiorcą, nie mam nad sobą szefa, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o 10 rano odpalić sobie jakąś grę i pograć. Tylko zawsze wtedy czuję poczucie winy. Co ja robię? Przecież powinienem się zajmować pracą, a nie grać sobie w gry. Grać to sobie mogę wieczorem, jak już na przykład mam znacznie mniej energii. I kiedy my nauczymy się właśnie pracować w sposób efektywny, możemy nawet czasem kończyć swoją pracę wcześniej o godzinie 14, 15, już swoje na dzisiaj zrobiliśmy, to wtedy ta sama rozrywka daje nam dużo większą przyjemność, bo znika całe poczucie winy związane z tym, że nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy. I jeśli myślimy o nauce w ogóle, nie wyłącznie kodowania, to gorąco zachęcam do korzystania z treści audio, podcastów i audiobooków. Bo wtedy ćwicząc na siłowni, idąc na spacer, zmywając naczynia, jadąc do biura czy do sklepu, możemy jednocześnie się uczyć i nie potrzebujemy w ogóle wygospodarowywać sobie dodatkowego czasu. Wystarczy, że przy okazji jednej czynności, którą już i tak mieliśmy zaplanowaną, zakładamy na uszy słuchawki i posłuchamy, co do powiedzenia mają eksperci w danym temacie. Podejrzewam, że akurat kodowania. Trudno byłoby się uczyć tylko ze słuchu, ale jeśli chodzi o umiejętności językowe, psychologiczne, jak najbardziej można w ten sposób je szlifować. Mm -hmm. No dobrze, to przejdźmy sobie może dalej, bo wiadomo, że jeżeli uczymy się, no to ważne, żeby być wypoczętym, dobrze zjeść, nawodnić się. Wtedy lepiej się uczymy, ale... Jak wdrażać wymagające nawyki? Na przykład regularne bieganie. Do regularnego biegania potrzebujemy większego zaangażowania niż do, nie wiem, przyniesienia sobie szklanki wody. Więc jak, gdyby, jak jak to wypośrodkować jak to zrealizować właśnie przy takich bardziej wymagających zadaniach. Mhm. Zamiast porywać się z motyką na słońce lepiej jest zacząć od jak najprostszej wersji danego nawyku, czyli zamiast stwierdzić, że od jutra codziennie przez 7 dni w tygodniu uczę się kodowania przez 2 godziny, co by było taką ekstremalną wersją tego nawyku, bardzo trudną, lepiej będzie zastosować odwrotne podejście. Czyli stawiamy sobie za cel, żeby jutro, nie, nie kiedyś tam, tylko jutro, pouczyć się kodowania przez jedną minutę. Zaczynamy czytać lekcję czy oglądać materiał wideo, i po jednej minucie mamy pełne prawo, żeby zrobić przerwę. Oczywiście, jeśli masz ochotę, możesz kontynuować naukę. Ale już jedna minuta pozwala ci odhaczyć uczenie się na dzisiaj. I po takich pięciu dniach jednominutowych lekcji podnosimy sobie delikatnie poprzeczkę, na przykład do pięciu minut. Jeśli znów przez kolejne pięć dni za każdym razem uda nam się uczyć przez pięć minut kodowania, no to znów podnosimy sobie poprzeczkę do dziesięciu minut każdego dnia i tak dalej. To jest moja sprawdzona recepta na wymagające nawyki. Czyli rozumiem, że znowu metoda małych kroków. Zdecydowanie, bo nawet jeśli my bylibyśmy w stanie przez kilka dni usiąść i te dwie godziny się uczyć, to tylko spadnie nam motywacja z bycia na fali motywacyjnej wpadniemy w dół motywacyjny i momentalnie większość osób w tym momencie odpuszcza, bo żeby zrobić naprawdę trudne zachowanie, motywacja jest niezbędna. Bez niej ani rusz. Ale, żeby zrobić bardzo proste zachowanie, nie ma znaczenia, czy jesteśmy bardzo zmotywowani, czy nam się nie chce, to jest na tyle łatwe, że no dobra, niech będzie przy okazji to zrobię, tak? I to jest właśnie ta metoda małych kroków. Zanim zmierzymy się z naprawdę trudnym wyzwaniem, najpierw przetestujmy jego banalnie prostą wersję. Podnosimy sobie poprzeczkę do góry w delikatny, niemal niezauważalny sposób. I nawet jeśli się nie zorientujesz, to, to wejdzie ci to w krew. Bez wysiłku, bez takiego motywacyjnego nakręcania się e, zobaczysz, że, że się da. Mhm. A co jeśli mamy odwrotny problem, czyli nie mamy problemu z motywacją? Tyle, że no, ta praca, nauka jest niemal ponad siły. To czy odpoczynek sam w sobie też może być nawykiem? Zdecydowanie tak, warto zadbać o regenerację i relaks po pracy, jeśli brakuje Ci fizycznej energii. No to na nic da się motywacja czy mocne postanowienie nauki. Nawet jeśli przerobisz lekcję w tym stanie resztką właśnie siły woli, która ci dzisiaj została, no to niemal nic z tego nie zapamiętasz, tak? Więc mija się to tak naprawdę z celem. Zwróćmy jednak uwagę na to, co rozumiemy przez odpoczynek, bo jeśli na portalu streamingowym właśnie został udostępniony Nowy sezon Twojego ulubionego serialu, to obejrzenie go za jednym posiedzeniem może nam się kojarzyć z odpoczynkiem, no bo przecież nie pracujemy w tym czasie. Jednak oglądanie na przykład Stranger Things do, do czwartej nad ranem z pewnością nam nie pomoże w pracy czy w nauce następnego dnia. Jeszcze gorzej sprawa się ma w przypadku gier, które wymagają koncentracji, refleksu, szybkiego podejmowania decyzji. W serialach jesteśmy tylko pasywnym widzem, ale w grach no to my podejmujemy właśnie te decyzje, więc jest to dla nas jeszcze bardziej obciążające. Także jeśli twoim sposobem odreagowania stresów związanych z pracą jest czterogodzinna sesja w League of Legends, no to twoje ciało bynajmniej w ten sposób nie wypocznie, tak? Po takiej grze będzie jeszcze bardziej wyeksploatowane niż kiedy zaczęliśmy grać. Stąd taka potrzeba, żeby mądrze dobrać sposób, które odpoczywamy. I tutaj badania naukowe są jednoznaczne, że ćwiczenia fizyczne, medytacja, zdrowy długi sen to są te najlepsze sposoby, tak? Każda z tych aktywności z osobna doda nam energii. Sprawi, że łatwiej nam będzie usiąść do nauki. No a jak nam się uda zrobić taki kombos wszystkich tych trzech rzeczy, czyli na przykład wieczorem pójdziemy na szybki spacer albo na rower, położymy się spać wcześniej, a rano sobie jeszcze pomedytujemy, no to tej energii będziemy mieli nieporównywalnie więcej do wszystkiego następnego dnia, w tym również do nauki kodowania. No dobrze, to wiemy, że odpoczynek jest bardzo ważny i musimy też o nim pamiętać. Ja często powtarzam, że odpoczynek nawet jest ważniejszy niż sama praca, bo to powoduje, że możemy chłonąć tą wiedzę jeszcze szybciej, więc nie musimy tyle czasu jej poświęcać. A też wiem, że bez sensu jest uczyć się na siłę, bo to powoduje, że nic nie zapamiętujemy, a tylko poświęcamy na to czas. Mhm. Ale chciałbym się ciebie zapytać o nawyki związane z walczeniem z pokusami, bo czy to może nam w jakiś Sposób pomóc, że nie wiem, nie będziemy tyle jeść, albo po prostu będziemy dbać lepiej o siebie, czy może po prostu więcej będziemy się uczyć, bo na przykład nie gramy cały dzień w grę. Jak to można zrobić? Jasne. Walka z pokusami to jednak trochę inna domena niż nawyki. To domena silnej woli, czy bardziej fachowo mówiąc, samokontroli, gdzie powstrzymujemy się przed zrobieniem jakiejś rzeczy, która jest z jednej strony przyjemna, ale z drugiej strony niekoniecznie dobra dla nas, tak długoterminowo. No, i to zupełnie inne pole niż nawyki. Wielką zaletą nawyków jest właśnie to, że możemy robić dobre rzeczy dla nas automatycznie, bez potrzeby posługiwania się silną wolą. Możemy jednak w taki pośredni sposób użyć nawyków w walce z pokusami. Czyli, na przykład, jeśli kusi Cię to, by spojrzeć na telefon, gdy się uczysz, no to możesz sobie wyrobić taki nawyk po tym, jak. Przygotowuję się do lekcji nauki, na przykład wchodzę na jakąś stronę internetową, od razu zaniosę swój smartfon do drugiego pokoju i na przykład podłączę go do ładowania. I wtedy, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, trzymanie telefonu na widoku i odpieranie pokusy sięgnięcia po niego siłowoli, jest w mojej ocenie bezsensowną stratą mentalnej energii. Więc skoncentrowaniu się na nauce. Jeśli w skoncentrowaniu na nauce przeszkadza ci z kolei ochota, żeby zjeść coś słodkiego, to, to jest nasza pokusa. No to po tym, jak ją poczujesz, możesz sobie na przykład przygotować zdrowy posiłek, owoce, orzechy, który pozwoli ci zaspokoić ten mały głód, który czujesz. Poczuć słodki smak, na który miałeś ochotę, a jednocześnie nie będzie to tak niezdrowe jak na przykład zjedzenie czekoladowego batonika. Tak więc do pewnego stopnia nawyki też w zwalczaniu pokus mogą nam pomóc. No dobrze, to jak już mamy wiedzę na temat, jak zwalczać pokusy nawykami i jak sobie w ogóle budować nawyki w swoim codziennym życiu, to może poleciłbyś osobie, która właśnie chce to zrobić, jakąś książkę, która. Pozwola, pozwoli jej rozwijać swoje nawyki. Takim międzynarodowym bestsellerem, jeśli chodzi o nawyki, jest książka Jamesa Cleara: Atomowe nawyki. Bardzo polecam również pracę B.J. Foga, Stanfordskiego profesora między innymi jego książkę Tiny Habits. A dla pierwszego słuchacza, który się zgłosi do mnie na adres andrej.bernardynmaupa.com, po wysłuchaniu tego odcinka podcastu przygotowałem niespodziankę w postaci mojej książki Przewodnik po Krajnie Nawyków. Jest to bardzo praktyczny poradnik, który też krok po kroku poprowadzi przez rozwijanie nawyków w swoim życiu. Także jak teraz słuchasz to nagranie, to od razu pisz do Andrzeja. To będzie dobry dawek, żeby od razu wykonać daną czynność. No dobrze, to super. Ja muszę też zajrzeć do Twojej książki. W ogóle bardzo mnie zmotywowała Twoja gra. Będę musiał chyba sobie zamówić i zobaczyć, jak to wygląda. A na koniec chciałbym się zapytać Ciebie, gdzie możemy w ogóle znaleźć Cię w sieci? Jakbyśmy się chcieli dowiedzieć czegoś więcej o Tobie. O Twojej działalności czy o Twoich produktach. Mam na tyle rzadkie nazwisko, że wpisując po prostu w Google Andrzej Bernardyn bez problemu znajdziecie kontakt do mnie, do moich stron internetowych. Jeśli wolicie jednak trafić bezpośrednio, bez googlowania, to zachęcam do odwiedzenia strony lensofhabit.com, gdzie znajdziecie mój podcast właśnie o nawykach w języku angielskim, a także artykuły na blogu. A jeśli wolicie te same artykuły jednak przeczytać po polsku, to zapraszam na polską stronę, czyli krajnanawyków.pl blog. Także zapraszamy do odwiedzenia tych wszystkich stron Andrzeja. A ja Tobie Andrzeju chciałbym podziękować za tą rozmowę i za tą dawkę wiedzy. Myślę, że wiele osób skorzysta i ja też będę chciał z tego skorzystać, bo nawyki to na pewno bardzo dobra rzecz. Super, bardzo Ci dziękuję za możliwość pogadania o nawykach i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki. Hej. A teraz czas na bonus, czyli rozmowę o stworzonej przez Andrzeja grze, kraina nawyków. Chętnie bym się dowiedział czegoś więcej o grze. Ciekawy jestem, jak to wyszło, że w ogóle właśnie gra i to o takiej tematyce. Chciałem się ciebie podpytać też w zasadzie, jakie są koszty w ogóle wytworzenia takiej gierki, ale nie wiem, czy chcesz, żeby to było nagrywane. Nie ma problemu, to nie są jakieś tam te tajne informacje, mogę o tym wprost opowiedzieć. No to zacznijmy od tego, że większość produktów, które tworzę, robię najpierw dla siebie. Jest jakaś potrzeba w moim życiu. Także ja stworzyłem krainę nawyków dla siebie najpierw, bo miałem długą listę nawyków, które chciałbym mieć w swoim życiu, no a nie bardzo mi to wychodziło, tak? Próbowałem różnych metod dostępnych powszechnie, czy to kalendarz z zaznaczaniem dni, czy Excel, w którym jeszcze ładne wykresy mogłem sobie tworzyć, czy później testowałem sporo różnych aplikacji do rozwijania nawyków, i nic z tego na dłuższą metę nie dawało dobrych rezultatów. Tak I, że, jako, że sam jestem nałogowym graczem, to stwierdziłem, no dobra, no to może jakąś grę by się przydało tutaj stworzyć. I, i tak faktycznie było. Najpierw na takiej bardzo prymitywnej grafii. Zrobionej w Wordzie przygotowałem sobie planszę, wymyśliłem sobie mechanikę tej gry i sam w nią grałem. Potem już zrobiłem pierwszy taki prototyp już z bardziej ładną grafiką, rozdałem kilku znajomym, zebrałem recenzje od nich, im się to też spodobało, widzieli w tym sens. No to stwierdziłem, że skoro nie tylko mnie się to podoba, to może warto z tego zrobić produkt. I tak najpierw była pierwsza edycja gry w nakładzie 1000 sztuk. Teraz jest druga edycja już mocno zupgradeowana, więc taka jest hi historia mojej gry. Zaczęło się ode mnie, później od znajomych, a później już od klientów moich. A jaki jest, no, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby w ogóle wyprodukować taką grę? Wszystko zależy od nakładu. W ogóle, czy to robiłeś sam, czy jak gdyby te grafiki i układy, czy miałeś firmę, która się tym zajęła? Mam graficzkę, z którą współpracuję i ona to, to wszystko tworzy, dlatego to fajnie wygląda. Nie byłem w stanie sam tego wszystkiego narysować. Ani nawet kupić gdzieś na stokach, bo jednak ważna jest spójność tych wszystkich grafik, tak? Więc jeśli zamawiasz to u jednego grafika, to wszystko jest od jednej ręki pięknie narysowane. Jeśli chodzi o takie wydawnicze rzeczy. To zrobiłem sobie po prostu research i w różnych miejscach drukowałem różne półprodukty, tak? Więc plansza to jest jedna drukarnia, pudełka druga, karty trzecia, bo akurat tam była bardziej korzystna oferta. Oczywiście są takie firmy, które ci to wszystko zrobią w jednym miejscu, no ale swoje doliczą. Więc jeśli zależy ci na tym, żeby zoptymalizować koszty, to to warto poszukać po prostu w wielu różnych miejscach, zebrać jak najwięcej ofert. Jeśli chodzi o koszty, to wszystko jest kwestią nakładu. Bo im. Jakie minimalne? Moim zdaniem minimalny <gry> sensowny nakład to jest 1000 sztuk. O, od tej wielkości już znacznie są niższe koszty, tak? Na przykład wyprodukowanie 100 czy 200 sztuk gry jest nieco tańsze od wyprodukowania 1000, tak? Więc decyzja jest bardzo prosta. Warto trochę pieniędzy do tego dołożyć, ale mieć 800 sztuk więcej gry do sprzedawania. Tyle by trzeba było właśnie mieć, żeby. Hmm. Od... Te 1400. Trochę to zależy od tego, co w tej grze masz, ile tych elementów jest, ale powiedziałbym, że minimalny koszt, z którym się trzeba liczyć, to jest 20 tysięcy. No a taki, gdzie tych elementów jest większy, to myślę, że gdzieś koło 50. Tak więc jest to już większy wydatek. Jeśli wierzymy w swój produkt. To, że on się sprzeda, to to się spokojnie zwraca i to z nawiązką, tak? Więc gry mogą być wysokomarżowe, zwłaszcza jeśli ktoś. No nie tylko tysiąc ma nakład, ale ma na przykład 5 czy 10 tysięcy, to wtedy ten jednostkowy koszt wyprodukowania gry jest jeszcze niższy i dzięki temu marża jest większa, tak? Na każdej sztuce zarabiasz więcej. No ale to trzeba mieć i kapitał na wyprodukowanie, ale też na marketing, tak? No bo gry same się nie sprzedadzą. Ja mam akurat też to szczęście, że prowadzę działalność edukacyjną, biznesową jako trener biznesu. Więc to jest kwestia też tego, że przy okazji szkoleń, które prowadzę, klienci moi biznesowi zamawiają sobie moje gry, więc to jest dodatkowy kanał dystrybucyjny, który mam jako swoja firma szkoleniowa. Ale mówisz gry, ja widziałem jedną grę, czy to jest ich więcej? Czy... Gry w tym sensie, że jest jeden tytuł, A tak, dokładnie, ale wiele okay. tutaj. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No to, to wtedy faktycznie jest to fajne, jeżeli masz możliwość sprzedaży, a nie doczytałem tego, od razu się przyznaję, więc jaki jest cel gry? To znaczy, wiesz, czy to jest przy okazji uczysz się właśnie jak budować poprawne nawyki, czy to raczej nie chodzi o to? Mm, jasne. Kraina nawyków to jest gra z gatunku serious game, czyli poważna gra, gdzie głównym celem jest cel edukacyjny, czyli to co się dzieje w warstwie fabularnej jest pewnym dodatkiem tak naprawdę do tego, Główny cel jest taki, żeby, jak sama nazwa wskazuje, rozwinąć dobre nawyki w swoim życiu więc postępy w grze osiągasz przez to, że w realu wykonujesz konkretne zadania, tak? Na przykład chcesz sobie rozwinąć nawyk czytania, więc żeby móc przesunąć się na planszy swoim pionkiem do przodu, musisz dzisiaj czy innego dnia wyciągnąć książkę czy, czy kindla i trochę poczytać, tak? Dzięki temu jesteś do przodu, tak? Okay. Przechodzisz do, do kolejnego levelu i w ten sposób realnie rozwijasz nawyki w swojej grze. Jak się przeczyta instrukcję, to tam jest bardzo dużo wiedzy dotyczącej nawyków pod kątem takim psychologicznym, behawioralnym, więc siłą rzeczy uczymy się też grając w grę. Natomiast mechanika gry służy do tego, żeby śledzić swoje postępy w rozwijaniu nawyków. No i tak jak gdzieś tam wspominałem, nie znalazłem lepszego rozwiązania. Tak? Gdybym znalazł super apkę, która działa, to kraina nawyków prawdopodobnie by nie powstała, bo rozwijałbym swoje nawyki razem z tą apką. Ale żadna nie spełniła moich oczekiwań. Stąd stworzyłem grę właśnie najpierw dla siebie, a później też dla, dla reszty świata. Czy tam są zawarte jakieś takie tematy bardziej grywalizacji? No bo nie wiem, czy tam jest kilku użytkowników, rywalizujesz właśnie, nie wiem, ze znajomymi. Mhm. Nie wiem, czy trzeba się spotykać codziennie albo co tydzień, żeby po prostu móc przesunąć te pionki. No bo jak mówisz, trzeba coś zrobić, tak, więc tak. ta gra nie trwa. Dzień, Raczej tygodnie i dlatego też nie jest na płaskiej powierzchni, gdzieś na stole, gdzie by szybko utonęła pod papierami, tylko jest wieszana w pionowej płaszczyźnie, na ścianie czy na meblach. Najlepiej to działa, kiedy gramy z albo domownikami, albo z kolegami, z którymi dzielimy przestrzeń na przykład w biurze. I jest taki element rywalizacji zdrowej, gdzie ścigamy się, kto pierwszy dojdzie do pola nagrody: pola numer 5, 15, 25, ten zgarnia nagrodę, na którą wcześniej się mówiliśmy. Tak? W przypadku małżeństw to może być masaż, w przypadku kolegów pracy to może być przez tydzień mycie kubków po kawie i tak dalej. Sami tak naprawdę gracze ustalają sobie, co jest tutaj w puli, jeśli chodzi o nagrodę, i faktycznie, tak? kto pierwszy dojdzie do tego pola. To, to zgarnia to, na co się umówiliśmy wcześniej. Zachaczyłeś fajny temat, dla mnie bardzo istotny. Zastanawiam się, jak to zrobić. Może mi coś podsuniesz? Mhm. Gdzie jest granica zdrowej rywalizacji? Mhm. No, myślę, że to jest dosyć obszerny temat. Nie ma tutaj jakiejś jednej prostej odpowiedzi, jednym zdaniem, którą mógłbym udzielić. Dużo zależy od takiego wyjściowego podejścia, który ktoś ma jako gracz. Tak? Mamy taką typologię graczy, gdzie są cztery kategorie. Jeden z nich to jest killer, czyli taka osoba, która za wszelką cenę chce wygrać. Czyli jak rywalizuje z innymi, jadąc swoim samochodem, i tam ma rekord niskiego spalania pobić, to nie zatrzyma się na czerwonym świetle, no bo przecież zwalnianie, startowanie, to to zużyje więcej paliwa. Więc dla takich ludzi to ta granica ostrej rywalizacji jest bardzo cienka. Natomiast dla większości innych osób to świadomość tego, po co my to robimy i co jest moim głównym celem, w zupełności wystarcza. Tak? Czyli jeśli w mojej grze no, nie po to gramy, żeby wygrać ten masaż, tylko po to, żeby coś zmienić w swoim życiu, mieć dobre nawyki, to rzadko kiedy dochodzi do tego, że ktoś będzie tutaj oszukiwał, naginał reguły gry, żeby wygrać. Mhm, to nawet nie chodziło mi właśnie o naginanie, bo ja zajmuję się uczeniem ludzi programowania, no i też wiem, że pierwsza rzecz, jaka jest, to jest pytanie: a jak mi idzie na tle innych? Mhm, Albo ja muszę przyspieszyć, bo bo za wolno mi idzie i widzę, że to zawsze, zazwyczaj jest zły kierunek, no bo porównywanie się do kogoś raczej domotywuje niż motywuje i wiesz, zastanawiam się, jak przełożyć taką rywalizację osób, które są u mnie na mentoringu w taki sposób, żeby ich to nie demotywowało, tylko motywowało, dlatego było stąd pytanie, mhm. jak to zrobić, żeby oni wiedzieli, gdzie jest w jakim miejscu, ale żeby to nie powodowało to, że a, jestem słaby, nie nadaję się, rezygnuję. Pewnie. No to znów wracamy trochę do tego, że mamy różnice indywidualne i ciężko wszystkich ludzi wrzucić do jednego worka, ale gdybyśmy się starali znaleźć taki najlepszy model dla większości osób, to jednak dużo lepiej jest rywalizować ze samym sobą. Czyli świadomość tego, gdzie jestem teraz, gdzie byłem tydzień temu, gdzie byłem miesiąc temu, bicie swojej życiówki. To jest to, to właściwe podejście dla wielu osób. Mówię nie dla wszystkich, bo są osoby, których bardzo kręci rywalizacja z innymi. Tak, dla mnie jest ważne, żebym był lepszy niż ktoś. No, i wtedy zawsze można znaleźć inną grupę odniesienia. Jak się z kimś porównujemy, to zawsze znajdziemy ludzi, którzy są lepsi od nas, ale też możemy znaleźć sobie tych, którzy sobie radzą gorzej, tak? I to może być też jakiś sposób do motywowania się, choć dla mnie dużo zdrowsze podejście jest takie, że zamiast patrzeć na innych, co jest niezależne ode mnie, co oni zrobią, lepiej się skoncentrować na tym, jak mi idzie. Okej. Okay. Chciałbym coś z tym zrobić, ale właśnie ciągle się. Mam problem z tym, żeby nie przesadzić, jak gdyby z tą rywalizacją, bo boję się, że to będzie właśnie demotywować. I na razie nie wpadłem na nic fajnego. Mhm. A to jeszcze podpytam o tą twoją grę. Jak gdyby w którym momencie postanowiłeś, że idziesz w to? Że ok, widzę, że to ma sens, chcę to zrobić, chcę wydać tą grę i, no i w zasadzie ją sprzedawać. W momencie, kiedy przeszła beta testy, tak bym to nazwał, tak? Kiedy nie tylko mnie się wydaje, że o, to jest super, bo wszystkie moje produkty tak mi się przynajmniej wyjściowo wydaje, że zwojują świat, później życie pokazuje, że niekoniecznie tak jest, ale jak już inne osoby to, to samo powiedziały, że o, to jest naprawdę fajne, że w ogóle nie pomyślałem o tym, że w ten sposób mogę rozwijać nawyki to poczułem, że może to jest właśnie taki produkt, który będzie się podobał I, i tak faktycznie jest, tak, dużo pozytywnych opinii o swojej grze dostaję i to sprawiło, że najpierw wydałem polską grę w pierwszej edycji, później już w drugiej, zupgrade'owanej, teraz wydałem też angielską wersję tej gry, bo jest po prostu potencjał na, na rynku, tak, i myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli ktoś jakiś produkt tworzy, żeby zobaczył, czy są ludzie, którzy są skłonni wyłożyć na to pieniądze, bo to jest często najlepszy znak na to, że, że warto zainwestować. Tak jest. co jest za darmo, to wszyscy tak, mówią, że tak. fajne, ale jak trzeba zapłacić, to już jest gorzej. Dokładnie. Tak więc wszelkie tego typu przedsprzedaże, czy to książki, czy kursy, czy, czy gry, bardzo dobrze weryfikują właśnie potencjał takiego produktu. To ty miałeś przedsprzedaż? Nie, nie, dopiero później tak naprawdę zapoznałem się z tą koncepcją. Teraz mi się bardzo podoba i następnym razem, jak będę coś wydawał, to, to prawdopodobnie z tego skorzystam, ale wcześniej jeszcze nie. A masz już coś w planach do wydania? O, ja mam pomysłów dużo więcej. To, to raczej mój problem polega na tym, że mam zbyt dużo pomysłów, a zbyt mało czasu na to, żeby je zrealizować. Jak na Wiem gry... coś o tym. <laughs> Więc to, to raczej w tą stronę idzie, że musiałbym wygodospodarować dość czasu na to, żeby niektóre pomysły, które mam na kolejne gry, zrealizować. A jakbyś miał tak powiedzieć, co ci najwięcej czasu zjada w ciągu dnia, tygodnia? Ty przede wszystkim uczysz innych, jesteś trenerem biznesu, czy raczej skupiasz się właśnie na marketingu, sprzedaży swoich produktów? Głównie yy, większość czasu to jest praca z ludźmi. Albo właśnie na sali szkoleniowej z mniejszą grupą taką warsztatową od 8 do 12 osób, albo prowadzenie webinariów tutaj już dla zdecydowanie większej ilości uczestników, pisanie tekstów, nagrywanie podcastów to też dużo, dużo mniej czasu poświęcam na działalność marketingową, sprzedażową, bo mniej ją lubię po prostu, bo dużo więcej frajdy mi sprawia uczenie ludzi, mam takie poczucie misji, realizowania swojej życiowej misji, dostarczania ludziom sprawdzonej wiedzy, narzędzi, umiejętności. Sprzedaż też jest ważna, bez tego biznes istnieć nie może, ale jak mogę, to tą sprzedaż outsourcinguję, tak? Czyli mam na przykład zaprzyjaźnione dużo większe od mojej firmy szkoleniowe, które pozyskują klientów, a ja dla nich jestem podwykonawcą. I wiele z mojego kalendarza jest zapełniane. Właśnie przez partnerów moich biznesowych, a ja też oczywiście pozyskuję klientów, i w ten sposób to się fajnie składa. Tyle, że to jest dużo gorzej skalowalne niż może sprzedaż taka e, gry, nie? Jak gdyby Przez to jak gdyby nie masz tego czasu. No To tak, Zauważyłem, tak, że no... też mi to sprawia dużo więcej przyjemności. Uczenie, <laughs> ale przez to nie mam czasu na inne rzeczy. Pełna zgoda, tak? Produkty są dużo lepiej skalowalne niż usługi kwestia jest, z którego miejsca startujesz. Ja startowałem od wielu lat świadcząc usługi, więc dużo łatwiej jest mi tego typu rzeczy sprzedawać. Marzy mi się sytuacja, w których mam na tyle dużo różnych produktów edukacyjnych, że tylko zaglądam sobie na konto i jak tam kolejne sprzedaże same się realizują. Ale to jeszcze przyszłość. W szczególności gdzieś tam pod palmami, tak, na leżaku i tylko słyszy tyk, 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 że wpada zamówienie. Palmy, powiem Ci, mnie, mnie trochę mniej interesują. Tutaj mam bardzo jasne, życiowe podejście co do tego, że ja się realizuję poprzez działanie. Takie leniuchowanie na dłuższą metę, myślę, żeby było dla mnie koszmarnie męczące. Także akurat inną mam wizję tej, tej szczęśliwości swojej, kiedy już nie muszę pracować. Bardziej praca wolontariacka, wybieranie takich projektów, które mnie najbardziej kręcą, a nie takie, które na przykład są płatne, ale niezbyt przyjemne w obsłudze. To, to tak bym to widział: więcej czasu z rodziną, ale też właśnie bardziej aktywne spędzanie czasu niż leżenie do góry brzuchem. To masz jakiś plan, wiesz, jak gdyby taki długofalowy, właśnie jak osiągnąć to, co chcesz? Tak, tak, jak najbardziej. I myślę, że w dużej mierze go realizuję. Czyli teraz na przykład dla mnie na pierwszym miejscu jest wypływanie na zachód. Stąd rozpocząłem angielski podcast, stąd przetłumaczyłem swoją stronę, wydałem grę po angielsku. No bo jednak osoby zachodniej Europy, ze Stanów Zjednoczonych płacą dużo lepiej za te same usługi, za te same produkty. Tak więc to grzech nie korzystać. Jeśli już znam angielski, szkole w tym języku, to to jest ten kierunek, który mi może zapewnić szybciej zostanie rentierem. Wspominajesz, że sprzedajesz po prostu swoje produkty podczas szkoleń, ale to jest jeszcze jakiś inny kanał, na którym się wzorujesz. Ja mam wiele różnych stron internetowych, po prostu, i jeśli chodzi o grę, to jest osobna strona krainanawyków.pl czy landofhabits.com i tam bezpośrednio klienci trafiają z różnych stron, z różnych poleceń, i faktycznie nieznani mi zupełnie ludzie kupują sobie moją grę, i następnie jest do nich wysyłana. Tak więc strona jest jednym z takich kanałów komunikacji z klientami. Są szkolenia, czyli Apsel dotyczący tego, że przy okazji szkolenia są też gry, są też portale, które sprzedają wiele różnych gier, nie tylko moje, takie jak Gadżety Trenera, czy Graszkoleniowa.pl, oni mi też generują dodatkową sprzedaż, więc znowu wracamy do tego, o czym Ci już mówiłem wcześniej, outsourcing sprzedaży, tak? Ja bym tak wolał, żebym mógł tworzyć kolejne produkty, nagrywać podcasty, prowadzić szkolenia, ażby ktoś inny za mnie robił marketing czy sprzedaż. Mhm. A zastanawiałeś się, żeby zrobić tą grę w wersji online, czy w ogóle nie było takie pomysły? pomysłu? Yy, pomysły były nawet na stworzenie aplikacji dotyczącej nawyków. Yy, natomiast myślę, że przynajmniej na razie to jest duża siła tej gry. Czyli w świecie, w którym mamy na smartfonach po 300 aplikacji i już mamy trochę tego dosyć, kolejnej apki, yy, to yy, to, że to jest fizyczne, można coś dotknąć, zobaczyć przenieść się na planszy z jednego miejsca na drugie, jest taka radość dotycząca wbicia tej pineski i namacalnego postępu, który osiągasz, to wszystko by zniknęło, gdyby to było w wersji online'owej. Oczywiście jak wracamy do tej skalowalności, automatyzacji, tak, nie musiałbym zamawiać kuriera, czy latać do paczkomatu, żeby tą grę wysyłać, pod tym względem byłoby to znacznie lepsze. Natomiast taki duch Unique Selling Point tej gry by w tym momencie zniknął, gdyby to była gra cyfrowa. No właśnie, to zapomniałem jeszcze o to zapytać, bo tak zahaczyłeś o ten temat, że no tysiąc y, sztuk, to gdzie ty to trzymasz? Czy po prostu masz umówiony jakiś magazyn i oni wysyłają, czy, czy masz to u siebie gdzieś w piwnicy, czy tam... W garażu. Mam to szczęście, że moi rodzice mają duży dom, więc mam tam swój magazyn, za który nie muszę co miesiąc płacić. Okay. A takie bieżące zasoby po 50 sztuk wersji polskiej angielskiej, to faktycznie mam u siebie w mieszkaniu i jak trzeba, to to wysyłam. To nie jest to dla ciebie ciążliwe, żeby tak wysyłać? Wiesz, tu wpadło. Zam... No nie wiem, ile tych zamówień masz, mm -hmm. ale jak gdyby. No wiesz, parę zamówień, czy to wysłaszasz w tygodniu, czy codziennie. Raczej staram się na bieżąco, czyli jak jest zamówienie, to to w pierwszym dogodnym momencie wysyłam. Ja jestem stałym gościem paczkomatu, bo moja żona wiele rzeczy zamawia do paczkomatu. Więc idę coś odebrać, a przy okazji wrzucam też swoją grę. Także nie wymaga to dużego nakładu czasowego. Okej, okay, to przy okazji, tak? Tak, tak, dokładnie. No to super. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć!